Dla mnie to jest, wiesz, no, sposób życia, jakby to jest element, który jest nieodłączny od prawie 20 lat. Więc jakby ciężko tutaj sobie, wiesz, jakby ja miałbym wyobrazić po prostu życia bez sportu, czy to czynnego, czy w ogóle tutaj jako organizator gal, no to w ogóle jakby całe życie jest tak naprawdę MMA łamane na KSW i się to przeplata, dzięki temu funkcjonuje i to też mnie napędza mnie to, co się dzieje przy eventach, to jakich ludzi spotykam, to z kim mogę pracować. No to takie rzeczywiście trochę przewrotne pytanie, bo teraz muszę się cofnąć, wiesz, o lata świetne wstecz. Na pewno to, że udało mi się połączyć, że nie jestem trenerem, czy nie wiem, jakimś działaczem społecznym promującym czy rozwijającym daną dyscyplinę, tylko jestem organizatorem, to jest jak event, a jakby to myślę, że po ojcu przejąłem, który jest ekonomistą i też swoje firmy tworzył i swoje eventy tworzył, więc myślę, że to była rzecz, którą się rozmawiało przy stole, którą się żyło i to jest ta rzecz, która mnie w tym, jakby no pogodziłem to, tak? Czyli z jednej strony mam sport, mam to, co lubię, dwa, że po prostu jestem organizatorem tego, tak? Tego życia. Znaczy nie tylko ja, wiadomo, to jest Maciej i cały nasz team, który za nami stoi. No ale kierujesz to pytanie do mnie, więc no, udało się połączyć parę ciekawych cech, tak, że dyscyplina jest super fajna, dwa, że realizuje się jako biznesmen, jako producent, więc no, tego mogę powiedzieć, że jestem happy. Już jutro zapraszam bardzo serdecznie wszystkich zainteresowanych na mój wywiad na łączynaspasja.pl.